No, a teraz coś dla wytrwałych i bardzo narzekających na braki we frameworkach. Coś, co powinno się Państwu przydać. Popatrzmy sobie na coś takiego jak narzędzie Firebug. Czytam, jak się pisze Firebug. Ono jest tutaj na górze po prawej stronie. Otwórzmy je sobie w jakiś tam sposób, nie? Już się otworzyło i proszę sobie popatrzeć. Niestety ekran jest za malutki trochę, no ale spróbujemy. Jak najeżdżamy tutaj na sekcję body, to mamy tutaj tak wszystko na ciemno, przepraszam, na jasno niebiesko, błękit niemowlęcy. A po prawej stronie mamy style, które opisują pewne elementy. O tu. Proszę zwrócić uwagę, background. Background mówi nam, że pobierać trzeba taki i taki obrazek i wyświetlić go tutaj. O, to jest ten obrazek tu po lewej stronie i tu po prawej. Skasujmy go sobie. O, już go nie ma, nie? Oczywiście jest to zapisane w pliku layout.css. Przytrzymajmy troszeczkę i zobaczmy, gdzie mamy ten plik. Jest templates, bio.venus. 2 CSS layout. Fajnie. Kolor bazowy 333. Tego koloru tutaj nie zobaczymy, proszę Państwa, bo on jest przykryty pewnego rodzaju innymi rzeczami. Ale teraz sobie przejdźmy do, rozwinijmy tym plusikiem tutaj niżej. I tutaj mamy center. O, i tu mamy bio.venus main page. To jest ta sekcja. Proszę sobie zobaczyć. Najeżdżamy tutaj. Plusikiem, kliknijmy i o, mamy informację o tym, co tutaj jest. Proszę zobaczyć, możemy sobie dopisać. Fajnie? To jest w uproszczeniu, tak to wygląda, jeżeli ktoś chce poznać chociaż odrobinkę CSS i przy tym narzędziu, wpisując do pliku base, który jest tutaj, może sobie właśnie zrobić takie większe modyfikacje. Pokażmy jeszcze coś innego na innym szablonie. Musimy sobie odświeżyć, żeby nam to uciekło. Dobrze. O, dobrze. I tu mamy kolejną gdzieś tam sekcję. Proszę powiedzieć, że nie wszystkie sekcje są opublikowane. Menu. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak to menu zmienić, to klikamy prawym przyciskiem Inspect. Czyli zbadaj za pomocą Firebuga, jak to wygląda. To mamy tak. Ding. Przejdźmy sobie wyżej. Jeszcze wyżej. O. I to nam się zaznaczyła cała ta sekcja, tutaj menu. Border mamy jeden solid DDD, czyli kolor nam się wyświetlił. Dlaczego mówię, że potrzebna nam jest przynajmniej podstawowa znajomość, byśmy wiedzieli, co oznacza ten border? To jest obramowanie, czyli to. Jak wyrzucimy tu border, damy 2px, wyrzucimy to 1 i damy 5, to mamy tutaj border ten grubszy, prawda? Jeżeli zamiast solid możemy dać kropkowane, ale to trzeba też wiedzieć. I tutaj zamiast koloru opisanego w ten sposób, kolor oczywiście możemy opisywać w języku angielskim, czyli na przykład green, ale możemy też po tym znaczku takim śmiesznym wpisywać jakieś cyferki sobie. Maksymalnie jest ich 6 i to też jest green. Fajne, nie? Oczywiście wyrzuciliśmy kolor, więc domyślnie przyjęty został biały. No to wpiszmy sobie tutaj ten green nieszczęsny. Ok. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas modyfikujemy plik layout. Zaraz przejdziemy do tego. A tutaj mamy zaokrąglenie narożników. O, czemuż ono nie działa, bo jest za dużo. To dajmy sobie 15, widzimy. Border 15, zaokrąglił się tak ładnie.
Oczywiście możemy tutaj dać border 30, zaokrągli nam się drugi. Ten damy też 30, będą takie zupełnie okrągłe tutaj. Margines, no akurat tutaj na razie to zostawmy w spokoju sobie. Tutaj mamy ten gradient, jeżeli nam nie odpowiada, to też dajmy sobie red. I mamy tak ładnie menu zmienione. Proszę Państwa, zmieniamy właśnie tło i obramowanie tego, już na czymś bazując. Tych rzeczy nie zrobimy za pomocą frameworków, przynajmniej nie wszystkie. I możemy sobie tak tu właśnie robić inspect. To jest właśnie najprostszy sposób badania pewnych rzeczy. Czyli tu mamy inspect i robimy inspect with Firebook. I tu mamy poszczególne elementy. Troszeczkę trzeba wiedzieć, że te wszystkie rzeczy są powtarzalne i musimy pojechać tutaj na górę. I jeszcze w tym miejscu gdzieś mamy, o właśnie, szerokość jest w jakiś sposób opisana, nie? Background, no one, rip transparent, czyli jeszcze wyżej musimy pojechać. Tu. I jesteśmy tutaj, gdzie mamy opisane, jaki obrazek jest w tle. No cóż, proszę Państwa, tak na żywo też się troszeczkę mylę. Tu jest top. O, właśnie zabraliśmy ten top. Tu jest cała lewa kolumna, czyli wszystko oznaczamy. Co jest w lewej kolumnie, całą lewą kolumnę możemy sobie zrobić w jakiś inny sposób, czyli nadać na przykład cień. Chciałem Państwu zasygnalizować właśnie w ten sposób możliwości do głębszego badania tych szablonów i modyfikacji. Oczywiście, jeżeli tutaj naniesiemy pewne zmiany, tu mamy pewnego rodzaju sekcję opisaną za pomocą tych styli. Tutaj musiałbym powiedzieć Państwu już o dziedziczeniu pewnych styli z rodziców i tak dalej. To będę mówił w kursie 2,5, troszeczkę więcej o tym dla Joomla 2,5, tym już płatnym niestetyż, ale nie będzie drogi. Na czym polega właśnie to tutaj to dziedziczenie tych wszystkich elementów od rodzica do dziecka i przypisywanie atrybutów, nie? Ale właśnie nie, w ten sposób możemy modyfikować gotowe szablony. Teraz pokażę Państwu jeszcze ciekawszą rzecz. Uwielbiam tego pana, powiem Państwu szczerze. Pan ten zasypuje szablonami stronę joomla24.com. Robi proste szablony, nie ma jakichś tam bardzo rozbudowanych, wnętrz i tak dalej. Modułów tutaj setek nie znajdziemy, ale są bardzo estetyczne. Można go poznać po czcionkach, jakich używa. Ma specyficzny swój styl. A co Państwu chciałem pokazać? Chciałem Państwu pokazać taką fajną rzecz, że możemy online, że tak powiem, badać cudze szablony i je podpatrywać. Inspect, Firebook i o, mamy sobie tutaj tą rzecz i możemy sobie, o, zamiast koloru białego tej czcionki już zrobimy tutaj mu, jaki mu zrobimy, blue. O, mamy blue, nie? I tak sobie popatrzmy sobie, czy możemy go zmodyfikować tutaj tak ładnie. Padding, cóż to jest padding? A no, najlepiej to po prostu zeksperymentować ten Firebookiem i zapiszmy tutaj 40. O. Czyli padding są te odstępy. To jest coś innego niż margines. Wyśrodkowanie tekstu. Możemy center, możemy tutaj zrobić innego rodzaju rzeczy. Background color nam ten głupi pomarańczowo nie odpowiada jakiś. Nie chcemy, więc sobie wpiszemy szary gray. Oczywiście wpisując słowa angielskie piszemy bez tego slasha. No, jeszcze nam się podpowiada. Proszę zobaczyć, pojadę sobie teraz strzałkami do góry, do dołu. O, nie chce działać. Akurat w tym wypadku nie będzie działał, no cóż. Ale przy paddingu powinien działać. I tak strzałkami góra-dół możemy zmieniać. Kolorystyki nie zawsze się da zmienić. Nie wiem dlaczego jeszcze. Muszę samo gray. O.
I teraz strzałkami sobie tutaj zmieniamy, nie? Ta kolorystyka podpowiada nam Firebook jakieś tam kolory. I tak jadąc możemy sobie zmieniać to i zmieniać i zmieniać i zmieniać. Teraz pojawia się pytanie, gdzie te wartości, które tutaj zmieniamy, font size, to jest na przykład wielkość czcionki. O, teraz już się zwiększa. Mamy wstawić. Tutaj mamy nazwę pliku, który jest umiejscowiony w folderze. I teraz przejdźmy do folderu. W tym folderze mamy typowe pliki. W tej chwili jest ich dużo, kiedyś było ich dużo mniej, które zarządzają wyglądem naszej strony. Ja ich jest troszeczkę. Nas interesuje ten folder CSS. Zobaczmy, co on tam ma. I jak widać, on ma troszeczkę tutaj tych różnego rodzaju plików. Każdy z tych plików ma taki oto szereg wpisów, które widzimy tutaj. To są wpisy, które widzimy o tu. Tak wyświetla to zwykły notatnik nasz, jaki mamy wbudowany w Windows. Dlatego polecam Państwu pobranie zupełnie innego programu Notepad Plus. I w Notepad Plusie mamy już tak ładnie pokazane wszelkiego rodzaju zapisy. Zwykle porządni twórcy opisują, jakie sekcje za co odpowiadają. I my sobie sprawdzamy tak. Mamy taką sekcję, która nam odpowiada za wygląd tego elementu. Tak ona się tutaj nazywa i jest to w pliku dtools.css wiersz 1027. No więc szukamy tego pliku w tym folderze. O, tutaj na przykład, jeżeli on jest. I przylatujemy sobie do 1027 linii. Tych linii jest troszeczkę i zmieniamy te wartości, które nam się tutaj spodobały. Fajne, nie? Tak można sobie właśnie to zmieniać i w pewien sposób dużo lepiej modyfikować nasz szablon. Czyli jeżeli tutaj mamy sea green, to możemy sobie wpisać w tej linii 1027 właśnie ten sea green. No, ale szerzej o tym opowiem Państwu już w tym drugim kursie. Dziękuję.